Witajcie w kolejnym odcinku XH Gameplay. Ja jestem Lord Paco. Dzisiaj będziemy mówić o grze firmy Blizzard Entertainment Heroes of the Storm. Dostałem kody beta do tej wersji, bo premiera dopiero będzie w czerwcu 2015. Ta gra jest odpowiednikiem League of Legends. Tak samo gra za darmo do pobrania plus system mikropłatności, za które możemy kupić konto premium lub goldy, które możemy dowolnie wydać na nowe postacie, skiny, skórki czy też jakieś talenty. Rozgrywka przebiega w ten sposób, że są dwie drużyny czerwonych i niebieskich po 5 graczy. Ten sam system co wcześniej wspomnianej konkurencyjnej gry. Nowością jest to, że w tej grze będą najwięksi herosi z gier firmy Blizzard. To będą takie postacie jak m.in. Nova, Diablo, Kerrigan, Tyrael, Jim Raynor ze StarCrafta i wiele, wiele innych dobrych, fajnych postaci. Tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda akurat postać nasza, Keltas, skórki postaci, które będą tutaj dostępne, podstawowe różne zdolności i talenty. Możemy obejrzeć też powtórki z naszych bitew wcześniejsze. Gra składa się ze szkolenia, czyli samouczka. Bardzo ciekawe, na początek radzę to wziąć, żebyście się obeznali z tą grą. Przeciw sztucznej inteligencji lub szybki mecz. Liga bohaterów dla bardziej wprawionych graczy. Liga drużynowa i gry dowolne. Grafika jest bardzo fajna. Ja tutaj ustawiłem wszystko na maksa, na ultra. Spokojnie da się grać bez żadnej straty jakości na komputerze czterordzeniowym AMD Phenom 8 GB RAM-u i ATI Radeon 7890. Albo i nawet 80, tak. Teraz przejdźmy do postaci, do wyboru postaci. Tak, szybki mecz. Tutaj możemy sobie akurat z dostępnych obecnie, co mam postacie, to tak. Jest Sonia, zabójca. Pomocnik to jest ten, to jest gościu z Warcrafta. No i drużyna przeciwna, to można wybrać takiego Lili, czy też ETC. Możemy wybrać wylosowaną postać i to właśnie zrobię. Losujemy postać. Szybki mecz zagramy. No taki szybki mecz nie jest szybki, bo trwa nawet ponad pół godziny. Ja tylko początek uruchomię i pokrótce omówię co i jak. Misja rozpocznie się takimi postaciami. Zatem tak wygląda nasza tutaj baza. Tutaj się teleportujemy albo przebiegamy, jak zabraknie nam energii. To samo co w League of Legends. Będę powtarzał się w tamtej grze mówiąc, bo no ta gra praktycznie, strategia tej gry tak samo wygląda. Żeby sobie przypakować jakieś tam, żeby na przykład zmusić walczące potwory, które są tutaj w różnych miejscach, najemnicy, walczymy z nimi, pokonujemy ich. I potem przyłączają się do naszej armii. Możemy się nawet do podziemi gdzieś tutaj przejść. Nie wiem, czy akurat na tej mapie. Dobra. Idziemy do punktu przeciwnika. Wybierz talent. Pojawiło nam się. Wciskamy lewy kontrol i wybieramy zdolności. Każdy atak podniebnego węża przywraca zdrowie. Na przykład. Wcisnę ten. I Q, W, E to i dalsze przyciski na klawiaturze. To są nasze zdolności bojowe. O, mała nowość jest taka, że żeby zaatakować konkretnie wroga któregoś, wciskamy A, wtedy nam się pojawia zielony lub czerwony
celownik i wciskamy lewy przycisk myszy. Walka bardzo przyjemna. Słońce zaczyna wschodzić. No to jasna sprawa. Przykro mi to mówić, ale wasz wróg oszydził koszmar. Pójdziemy na dół, zobaczymy, co słychać u naszych kolegów. Zapomniałem dodać, że można w każdym momencie przywołać sobie wierzchowca, którym może być świnia, koń, tygrys lub inne postacie, które są dostępne w naszej grze. Na przykład wciskamy przycisk B na klawiaturze, to jest kamień powrotu, teleport, ale wierzchowiec to jest Z. I konikiem zawsze w dowolne miejsce na mapie szybciej się przydostać. No, wrogowie już są w naszej bazie. Właśnie zostałem ogłuszony. Szybko muszę się wyleczyć. Wchodzimy na ten niebieski dywanik, co nam przywraca funkcje życiowe. Włączyłem moją najlepszą zdolność. To miała rozpętać burzę, ale się nie rozpętała. Oj, ktoś do mnie mierzy z potężnego działa. O, postrzał jakiś. Chyba statek nade mną i cień rzuca tylko. Dobra, życie już jest przewrócone. Musimy odeprzeć atak wroga. To nie będzie łatwe zadanie. Ale z pomocą kolesi moich może się uda. Dobra, zabity. Mamy zdolność. Wybierz talent. Wybieramy talent oślepiający wiatr. Spowalnia cele. Tutaj dostałem sygnał, że idziemy do obozu. A, już zrobili to za mnie. Do obozu i rozwalają przeciwników, najemników, a potem oni walczą z nami. Ale tu można spróbować zaatakować. Pójdziemy jeszcze niżej, bo tutaj jest niezła bitwa. Zobaczcie, jakie to otwory. Dobra, ja sobie pogram na spokojnie jeszcze, a wy pooglądajcie moje gameplaye. To tyle, na razie i trzymajcie się. Czas wziąć się do roboty. Wspaniale!
całkiem zabawne. Dobra robota. Masz dziś warta, śmieciu? Możesz na mnie liczyć. Zajmę ten obysłowy. To było całkiem zabawne. Trzeba szybkim być, nie martw. Dajmy im popalić. Zasłużyliście na to zwycięstwo, bohaterowie. Ta jest blisko. Polała się pierwsza krew. Mój los w moich rękach. Jestem ci wdzięczna. Chwilowo. Na śmierć! Znów? Mój los w moich rękach. Wybierz talent. Moc smoka. Dosiądź wierzchowca, aby zwiększyć szybkość ruchu. Domyślny skrót klawiszowy. Przywalcie im. Robi się. Póki jest czas. Wybierz talent. Przywalcie im. Będzie dobrze. Jego porty potrzebują amunicji przymusowej. Jeśli tu się skończy, pan strzela kartazu, kiedy ją odnowę. Mam dla ciebie coś ekstra. Ty tu rządzisz. Oho!
Zabójczy cios. Albo użyj kamienia powrotu, aby teleportować się do bazy i odnieść magię. Mam dla ciebie coś ekstra. Robi się. Dokładnie tak. Daliśmy radę. Potrzebuję więcej many. Do ataku. Potrzebuję więcej many. To mi gra. Tak, prosto między gałą. Twoja drużyna nie może przechodzić w kuchni. Aby się przez nią przedostać, trzeba ją zniszczyć. Rakieterzy rządzą. Potrzebuję więcej many. Masz mało many. Napij się ze studni leczenia, albo użyj kamienia powrotu, aby teleportować się do bazy i odnowić magię. Ty tu rządzisz. Kolejne punkty dla mnie, diabolo! Bohaterowie, kapliczki nie mogą się otworzyć. Będzie dobrze. Idę na wroga. Napij się ze studni leczenia, albo użyj się do bazy i odnieść pana. Nie ma lekko. Uwolnijcie jego potęgę. Przywalcie im. Mam mało many. Dajmy im popalić. Rakieterzy rządzą. Zapadła. Mana wyszła. Zabójcie cios. Dajmy im popalić. Moje kotło. Wybierz talent. Mana wyszła. Rzecz. Mało zdrowia. Ale możesz temu zaradzić. Użyj kamienia powrotu, aby teleportować się do bazy i stopniowo wyjść. Domyślny skrót klawiszowy to B. Czas wziąć się do roboty. Mam mało many. Mówi Jim. Do ataku. Nie ma lekko. Napij się ze studni leczenia, albo użyj kamienia powrotu, aby teleportować się do bazy i odnowić magię. Wielkie dzięki. System obóz najemników będzie nasz. Będzie dobrze. Do ataku.
nic nie poczujesz. Cóż, to było całkiem zabawne. Moje kondolencje. Masz mało dwóch zabitych. Nie możesz temu zaradzić. Użyj kamienia powrotu, aby teleportować się do bazy i stopniowo wyjąć. Trzech zabitych. Krótki niż oby, to B. Trzeba szybkim być, nie martwym. Od świtu do zmierzchu. Idę na wroga. Mam mało many. Będzie dobrze. Cóż, to było całkiem zabawne. Kolejny punkt dla mnie, diabolo. Pozostawić same drzwi. Wybierz talent. Zabłaga! Dajmy im popalić. Robi się. Wróg zabitych. Wróg zabity. Do ataku. Kula w łeb. Czas wziąć się do roboty. Masz mało zdrowia, ale możesz temu zaradzić. Użyj kamienia powrotu, aby teleportować się do bazy i stopniowo wyjechać. Domyślny skrót, aby to dwóch zabitych. Rywerka! Trzech zabitych. Robi się. Cel zlikwidowany! Hekatomba! Masz dziś farta, śmieciu? Zabójcy kios. Tak. Prosto między nimi. Zabójcy kios. Trzeba szybkim być, nie martwym. Będzie dobrze. Trzymaj się im. O! Mało zdrowia, ale możesz temu zaradzić. Użyj kamienia powrotu, aby teleportować się do bazy i stopniowo wyleczyć. Domyślny skrót klawiszowy to B. Rakieterzy rządzą. W kapliczkach gromadzi się moc. Wyzwólcie gniew smoka. Nowi bohaterowie są gotowi do walki. Kliknij przycisk Zmień bohatera, aby ich przejrzeć. Przycisk Informacje o bohaterze w lewej dolnej części ekranu pozwala sprawdzić zdolności oraz poziom trudności bohatera. Mam nadzieję, że jesteś gotów.
To już nie są ćwiczenia. Pamiętaj, jeśli odniesiesz rany na polu walki, możesz wrócić do dworu Bush, gdzie zostaną one automatycznie wyleczone. Naszym celem, tak jak poprzednio, jest pokonanie wrogiej drużyny i zniszczenie ich bazy. Z tego, co widzę, do bazy wroga prowadzą trzy drogi. Lepiej zadbajmy, żeby ktoś zabezpieczał każdą z nich. Wiesz już, co i jak. Kiedy zacznie się bitwa, trzymaj się mnie i przygotuj się do walki. Ty tu rządzisz. Bitwa rozpocznie się za 10 sekund. Jim, mógłbyś mi trochę pomóc na tej ścieżce? 2, 1. Niech rozpocznie się bitwa. Rekieterzy rządzą. No to zdobądźmy kolejny poziom. Poprawiły się twoje współczynniki, a zdolności zyskały w sile. Możesz na mnie liczyć. To rozumiem. Od świtu do zmierzchu. Czas wziąć się do roboty. Moje kondolencje. Brzmi nieźle. Mówi Jimmy. Jim, przydałaby się nam w tej chwili twoja pomoc. Chcemy zachęcić te giganty oblężnicze do przejścia na naszą stronę. Dosiądź wierzchowca, aby zwiększyć swoją szybkość ruchu. Domyślny skrót klawiszowy to Z. Poczekaj chwilę na znaczniku. Bardzo dobrze. Najemnicy pokonani w obozie będą walczyć dla nas i zaatakują wroga na najbliższej ścieżce. Dobra, ja to widzę tak. Eskortujmy te stwory do fortu wroga i go rozwalmy. Giganty oblężnicze są bardzo skuteczne, gdy trzeba zniszczyć fort w dużej odległości. Wycofaj się, niebezpiecznie jest atakować wieżę bez wsparcia stronników.
tu rządzisz? Idę na wroga. Rakieterzy rządzą. Trzeba szybkim być, nie martw. Tak trzymać! Brzmi nieźle. Dosiądź przeskowca, aby zwiększyć swoją szybkość. Domyślny skrót klawiszowy to set. Czas wziąć się do roboty. Właśnie odblokowałeś zdolność bohaterską. Jest to niezwykle potężna umiejętność, która może przeważyć radę. Zdolność bohaterska, he? Bardzo chętnie ją wypróbuję. Będzie dobrze. Ruchy, ruchy! Kula w łeb! Wycofaj się! Niebezpiecznie jest atakować wieżę bez wsparcia. Przywalcie im! Mana wyszła. Rakieterzy rządzą. Wycofaj się. Niebezpiecznie jest atakować wieżę bez wsparcia stronników. Lepiej udaj się do leczenia.